Skóra jest największym narządem naszego ciała i choć zabrzmi to może nieco makabrycznie, u dorosłego człowieka ważyłaby od 3 do 4 kg, a rozciągnięta na płasko zajmowałaby jakieś 1,7 metra kwadratowego, czyli mniej więcej tyle, co powierzchnia stołu bilardowego. Myślę, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest nam potrzebna i jak bardzo jest skomplikowana. Nasi dalecy przodkowie byli silnie owłosieni na całym ciele. Potem jednak ich włosy, z wyjątkiem tych na głowie, zaczęły robić się coraz krótsze i coraz cieńsze, aż powstał człowiek rozumny, czyli Homo sapiens, u którego większość skóry jest praktycznie naga. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie przyczyniło się do tego życie na otwartej afrykańskiej sawannie. W gorących promieniach afrykańskiego słońca pozbawiona gęstego owłosienia skóra mogła się łatwiej schłodzić. Brak włosów jest jedną z wielu cech, które różnią nas od innych ssaków naczelnych, takich jak na przykład szympansy czy goryle. Aby zrozumieć, jak działa nasza skóra, najlepiej zacząć od jej najgłębszej warstwy, najgłębiej położonej warstwy. To tkanka podskórna, która zawiera liczne komórki tłuszczowe. Dla naszego ciała stanowią one magazyn energii i izolację termiczną. Niestety tkanka tłuszczowa może się rozrastać niemal bez ograniczeń. Gdy jej komórki zawierają zbyt wiele tłuszczu, zaczynają produkować szkodliwe substancje, a te zwiększają ryzyko chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie. O nich mówiłem w poprzednich odcinkach cyklu Jak działa człowiek, który realizuje wspólnie z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Nad tkanką podskórną znajduje się skóra właściwa, mająca około 2 mm grubości. Zawiera ona dużo tkanki łącznej, dającej jej elastyczność i wytrzymałość, a także liczne naczynia krwionośne, zakończenia nerwowe i gruczoły. Tu też znajdują się mieszki włosowe. Przy ich podstawie znajdują się gruczoły łojowe. Łój natłuszcza skórę i włosy, a to chroni je przed wysychaniem i uszkodzeniami. Z kolei gruczoły potowe mają ogromne znaczenie dla całego organizmu. Dzięki nim może się on skutecznie schłodzić, gdy temperatura na zewnątrz staje się za wysoka. Podczas godziny intensywnych ćwiczeń skóra wydziela do 2 litrów potu. Tkance podskórnej zawdzięczamy miłe dla oka zaokrąglenia naszych kształtów czy rysów twarzy. Natomiast skóra właściwa odpowiada za gładkość cery. Kluczową rolę odgrywają tutaj fibroblasty, komórki tkanki łącznej. Odpowiadają one za syntezę elastyny i kolagenu, czyli białkowych włókien, które zapewniają skórze elastyczność, jędrność i odporność na czynniki zewnętrzne. Kiedy fibroblasty obumierają i ich ilość spada, na skórze zaczynają pojawiać się zmarszczki. Zakończenia nerwowe w skórze właściwej są połączone z różnego rodzaju receptorami. Dzięki nim możemy doświadczać takich odczuć jak ból, zimno, gorąco czy ucisk. Odpowiedzialne za to są wyspecjalizowane komórki czuciowe. Receptory odbierające wrażenia dotykowe, tak zwane ciałka Meissnera, obecne są w dużej liczbie w takich miejscach jak język, czerwień wargowa, palce czy genitalia. Poza nimi mamy też wrażliwe na ciepło termoreceptory odbierające zimno z ciałka Krausego, a także wyczuwające silniejszy nacisk ciałka Vetera Pacciniego i ciałka Ruffiniego, wykrywające rozciąganie skóry. Ostatnia, najbardziej zewnętrzna i najcieńsza warstwa naszej skóry to naskórek. Przeciętnie ma grubość kartki papieru. Najcieńszy jest na powiekach, a najgrubszy na podeszwach stóp. Najgłębiej położona warstwa podstawna naskórka składa się z żywych, często dzielących się komórek. Przesuwając się ku górze, komórki naskórka stopniowo stają się coraz twardsze i z czasem obumierają. W efekcie powstaje jego najbardziej zewnętrzna, martwa warstwa rogowa, która stanowi barierę między żywymi komórkami naszego ciała a światem zewnętrznym. Z jednej strony nie pozwala ona naszemu organizmowi wyschnąć, zatrzymuje wodę wewnątrz tkanek,
Z drugiej chroni nas przed inwazją wszechobecnych mikrobów. Naskórkowi udaje się to, ponieważ zawiera wiele wyspecjalizowanych białek. Jedno z najważniejszych nosi nazwę filagryny. Zbudowane z niego włókna uszczelniają połączenia między komórkami. Także od naskórka zależy kolor naszej skóry. Odpowiada za niego melanina, substancja, która chroni nas przed promieniowaniem UV i prawdopodobnie zwalcza także mikroby. Ilość melaniny zwiększa się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, zawartego w świetle słonecznym. Badania wykazują, że umiarkowane opalanie się sprzyja zdrowiu i wydłuża życie. Takie działanie ma jednak tylko i wyłącznie naturalne światło słoneczne. Opalanie w solarium bardziej szkodzi niż pomaga, a nadużywanie słońca uszkadza skórę i sprzyja szybszemu jej starzeniu się. Może też zwiększać ryzyko powstawania nowotworu złośliwego. W naskórku znajdują się komórki Markla, odbierające wrażenia lekkiego dotyku i wibracji oraz silnie rozgałęzione komórki dendrytyczne, które są częścią układu odpornościowego. Rozpoznają one mikroby próbujące się przedostać przez skórę do środka, a następnie przekazują informacje o nim limfocytom, czyli komórkom, które są odpowiedzialne, które odgrywają kluczową rolę w działaniu naszego systemu odporności. Dzięki temu organizm może szybko zareagować na atak patogenów z zewnątrz. To z naskórka wyrastają włosy. Na całym ciele mamy ich średnio od 4 do 5 milionów, ale większość z nich jest cienkich i krótkich. Te, które widać od razu, znajdują się na głowie. Tam mamy średnio 100 tysięcy mieszków włosowych. Z każdego z nich podczas całego naszego życia wyrasta w sumie około 20 włosów. Małe dziecko ma na centymetrze kwadratowym skóry głowy ponad 1000 mieszków włosowych. Przeciętny 40-latek już tylko 300. W ciągu miesiąca u każdego z nas powstaje łącznie aż kilometr włosów. Kolor włosów, podobnie jak w przypadku skóry, zależy od zawierających barwnik melanocytów. Gdy komórki te przestają działać, włosy stają się przezroczyste, choć rozpraszające się na nich światło sprawia wrażenie, że są białe, czyli siwe. Wytworami naskórka, czyli tak zwanymi przydatkami, są nie tylko włosy, ale także paznokcie. To twarde płytki, które okrywają i chronią końce palców. Twardość zawdzięczają swojemu głównemu składnikowi, czyli białku zwanemu keratyną. Paznokcie u rąk rosną w tempie około 0,1 mm dziennie. Te u nóg rosną 3 razy wolniej. Ich wygląd jest w sporym stopniu odzwierciedleniem stanu naszego zdrowia. Zdrowy paznokieć jest zaokrąglony, gładki i różowy dzięki krwi przepływającej pod naskórkiem. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.